12 sierpnia wspominamy błogosławionego Innocentego XI, papieża. Benedetto urodził się w możnym rodzie kupieckim Odeskalkich 19 maja 1611 roku. Pierwsze nauki pobierał w jezuickim kolegium w Como, gdzie jako jeden z najlepszych uczniów został przyjęty do sodalicji mariańskiej. W następnych latach pomagał rodzinie w administrowaniu majątkiem pod okiem doskonałego gospodarza, swojego ojca. Ta praktyka przydała mu się, gdy jako papież miał pieczę nad państwem kościelnym. W latach 1636-38 studiował w Rzymie na Uniwersytecie Sapienza, by następnie na Uniwersytecie w Neapolu uzyskać podwójny doktorat z prawa kościelnego i cywilnego. Mając 24 lata, Benedetto wstąpił na drogę kapłaństwa. Za pontyfikatu Urbana VIII wstąpił do służby papieskiej. Zajmował stanowisko protonotariusza, prefekta kamery apostolskiej, gubernatora Maceraty, komisarza finansowego w Marchi Ancony. Papież Innocenty X mianował go w 1645 roku kardynałem i uczynił legatem w Ferrarze. W 1650 roku został konsekrowany na biskupa Nowary, a w latach 1642-1676 sprawował różne obowiązki w kongregacjach rzymskich. Wiodł życie surowe, niemal odosobnione. W wieku 65 lat, 21 września 1676 roku, został wybrany papieżem po śmierci Klemensa X. Przyjął imię Innocentego XI. Jego pontyfikat był jednym z ważniejszych w dziejach Kościoła. Na stolicy Piotrowej rozwinął wszechstronną działalność, zmienił styl życia swojego dworu, zaniechał wystawnych przyjęć i życia ponad stan, jak to było wówczas w powszechnym zwyczaju na dworach panujących. Innocenty zabiegał przede wszystkim o morale duchownych, nawoływał do ewangelicznego kaznodziejstwa, katechizowania, ścisłego przestrzegania ślubów zakonnych, stosowania rygorystycznych kryteriów przy doborze kandydatów na księży i biskupów. Walczył o sprawną administrację kościelną. Podjął reformę finansową prawa kościelnego, ograniczył liczbę kupowanych stanowisk urzędniczych i przeprowadził drastyczne reformy skarbowe. Papież wystąpił też przeciw nepotyzmowi w bulli Colaestis Pastor z 19 listopada 1687 roku. Potępił też kwietyzm, który zakładał całkowitą bierność człowieka w doskonaleniu duchowym. Wydał ponadto liczne dekrety o częstym przyjmowaniu Komunii Świętej i odbywaniu spowiedzi. Papież Innocenty XI zabierał głos w sprawie Murzynów afrykańskich porywanych do Ameryki. Szczególną troską otoczył tereny misyjne, ustanawiając w nich hierarchię kościelną. Zezwolił na otwarcie Uniwersytetu Katolickiego w Manili, na Filipinach, jak też w Gwatemali. Popierał misję karmelitów w Persji, był przeciwnikiem absolutyzmu i gallikanizmu. Następnie papież wszedł w konflikt o regalia, czyli prawo do obsadzania wakujących siedzib biskupich i rozporządzanie ich majątkiem, z Ludwikiem XIV, królem francuskim, który zmusił duchowieństwo francuskie do przyjęcia 19 marca 1682 roku tzw. czterech artykułów gallikańskich. Stwierdzały one, że doktrynalnie orzeczenia papieskie będą ostateczne, jeśli przyjmie je cały Kościół, uznawały wyższość soboru powszechnego nad papieżem i ustalały, że władza papieska jest ograniczona kanonami, a we Francji zwyczajami kościoła gallikańskiego. Papież potępił także błędy Molinosa w 1679 i zaprotestował przeciwko nantejskiemu edyktowi Ludwika XIV, który zbyt wielkie przywileje nadawał Kalwinom z wyraźną krzywdą dla katolików. Przez to papież odmówił prawa azylu w Rzymie ambasadorowi Francji i mianował własnych kandydatów na wakujące stanowiska. Ludwik XIV w odwecie zajął terytoria papieskie w Awinionie i hrabstwie Venaissin.
Innocenty doprowadził też do układu króla Polski Jana III Sobieskiego z Leopoldem I, cesarzem, w wyniku którego doszło do wspólnej akcji pod Wiedniem i zwycięstwa nad Turkami. Jako wyraz wdzięczności Bogu za tę wiktorię, papież ustanowił święto imienia Maryi, obchodzone do dzisiaj, 12 września, w rocznicę bitwy pod Wiedniem, jako wspomnienie dowolne. Zdeptanie potęgi tureckiej zagrażającej Europie było poniekąd ukoronowaniem pontyfikatu Innocentego XI. Po zwycięstwie pod Wiedniem Jan III Sobieski przesłał papieżowi chorągiew Karamusafy ze słowami: „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”. Innocenty XI przekazał w podzięce królowi Polski symboliczny miecz w drogocennej pochwie i nadał Sobieskiemu tytuł Defensor Fidei, obrońcy wiary. Papież Innocenty XI zmarł 12 sierpnia 1689 roku po 13 latach rządów w Kościele Chrystusowym. Pochowano go w Bazylice Świętego Piotra. Napis na nagrobku lapidarnie streszcza jego życie i dzieło. Religio et Justitia. Zaraz po jego śmierci rozpoczął się proces kanoniczny. Przerwał go jednak papież Benedykt XIV, by nie drażnić Francji, która czuła do Innocentego XI jawną niechęć. Dopiero Jan XXIII w 1959 roku wyniósł wielkiego papieża do chwały ołtarzy. Warto dodać, że w kwietniu 2011 roku relikwie błogosławionego Innocentego XI przeniesiono z kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice świętego Piotra do kaplicy po przeciwnej stronie świątyni, przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego. Było to konieczne, by w miejscu dotychczasowego spoczynku relikwii przygotować miejsce na grób świętego Jana Pawła II. W ikonografii Innocenty XI przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym. Módlmy się. Wszechmogący Boże, błogosławiony Innocenty, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa przez nasze dobre uczynki, byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.